tu właśnie chciałem wam pokazać, że nie ma co się bać robić tych odkładzików na starych matek, ze starych matek, z tego względu, że jak sami tutaj zauważyliśmy, widzimy, że już na drugi dzień pszczoły latają, już pszczoły pędzą, tak, już jakieś pszczoły wychodzą. Prawdopodobnie, no jeśli na przykład odebraliśmy matkę na sam wieczór, no to ta pszczoła lotna też kolejnego dnia będzie po części wracać. Ale wydaje mi się także, że pszczoły, jeśli muszą polecieć po wodę, jeśli są zmuszone do czegoś, to one potrafią się też może oblecieć na przykład tam dzień wcześniej, tak? Nie wiem, czy to się potwierdza, ale tak mi się wydaje, że no może tak się dziać, no bo pszczoły to nie są głupie stworzenia i one wiedzą, co robią. No a tu rodzinka, która nie wiadomo, czy ma matkę, którą wyczepałem z tamtych złośliwych, co sobie siedzi tylko na jednej ramce z jajeczkami, to właśnie nie wiadomo, ona już tu pyłeczek sobie też zbiera. Jakbym w tej chwili, jak w razie czego nie znajdę tam matki do tego czasu, aż ta pszczoła się całkiem mi tu obleci, to będziemy coś kombinować, może jakiś matecznik gdzieś wykopiemy ciekawy, nie wiem, zobaczymy. No i wtedy skasujemy ich ratunki raz, drugi i to jest czas, nie? To jest dużo młodej pszczoły, to może nam potem właśnie posłużyć jako jakiś tam ulik nasz weselny. Jak będziemy mieli przypadkiem jakiś fajny matecznik, nawet taki rojowy, ale taki fajny od jakichś naszych lepszych pszczół, no to możemy sobie zrobić wtedy weselniaka, nie? I on już jest przygotowany. Jak on będzie się starzał, no to za każdym razem będziemy mieli jakiś ruch. A na sam koniec, jeśli już jest totalna kicha i nic z nim nie wymyśliliśmy, to możemy go połączyć ze starą matką obok i też będzie w porządku. I no mamy tych uli, tych gratów, to możemy sobie trzymać na pszczoły, to nic nie robi, nie? No, to było to wszystko i życzę miłego dnia.